Hello, 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 dzieciaki, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Master Zapiadań, ze mną jest Andrzej Z, gramy w Borderlands 2. Ależ oczywiście, że ja jestem. Czyli wiesz, jak ty żeś się witał, to oczywiście jako, że nie wiem czemu Discord urywa czasem takie głośne dźwięki, takie przeciągłe. To tylko tobie urywa, mi nie urywa. Tylko... No, wiem o co ci chodzi. No. Ale u mnie na nagraniu słychać. No to dobrze, słuchaj. Przynajmniej to! Jesus Christ. Mam jeszcze dwa pociski. No dobra, no znaleźliśmy i co teraz? Mam właśnie, no, co teraz? Robimy. A, jest oko Saurona. Dobra, jebany gnoje. Bulwark? Patrz, Andre, bulwark. Brzmi jak folwark. No, a to bulwark. Aha, i to już zdechło? Nie, to chyba dopiero coś z tym będzie. A, i to jest ten kamień jakby, tak? No jakby tak, choć w środku coś jest na stówę. No. I skamieniały był limon chyba. Skamieliny. Tu. Punktujemy. Kill bulwark. Czekaj, czy mu schodzi? No, tak no jak nie wiem, tutaj. No nie, chyba nie do końca. No to dobra, to poczekajmy. Tak jakby, no... Już nie marnujmy na ten kamień. Okej. Cześć, próbuję, nie wiem, coś na górze może. No, coś. No, ale się odbijam od tego. Jako trampoliny. No właśnie. Teraz zobaczę opis. Aha, dobra, musimy utrzymać dystans od niego. Co? Czekaj, odejdźmy, bo on się wtedy tak jakby chowa w tej skorupie. Oj, właśnie teraz no. Teraz można nawalać, normalnie. A, dobra, takie rzeczy. Jak będzie? Był okay. Mały, ale tak padł. No. Friendel. Mam weźce. Okej. No i także zrobiliśmy paddling areny. To co jeszcze mamy tutaj na temacie? Znaczy jest to zadanie związane z tymi rzadkimi okazami, ale ono się aplikuje jakby chyba do wszystkich areał. No niestety. No ale w każdym razie to teraz może się udajmy do... Jak to się nazywa? Candlerack Scrag. Tam mamy dwa, poza tym Serafinem. Także dobra. I tak musimy się cofnąć do tego. Do tej loży całej masońskiej. To idę. To czekaj, podjadę po ciebie. No, a nie podjadę. Ok. Jestem blisko. Tu trzeba się fatygować. Czas ma hejdę. Andre, mogę ci powiedzieć ciekawostkę. No. No bo kojarzysz takiego aktora Viggo Mortensen?
No, Aragorn, tak. Dokładnie. Wiesz, kogo miał pierwotnie grać Aragorn? Znaczy, jak, kto miał pierwotnie... Kto miał Aragorna grać. Kto miał grać pierwotnie Aragorna? No, no nie wiem, słuchaj. Nicolas Cage! O nie! On by zamienił Władcy Pierścieni w jeden wielki mem. No, to byłby taki cringe fest z nim, mordo, więc ja się cieszę, że go... Bo on odmówił tej roli. No i lepiej. Cześć, to my jedziemy, tam jest no tej, szybka podróż? No tak, 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 właśnie w tej loży, nie? Dobra. W tej chatce zakupiańskiej. Tak się... No nie. No, więc w ogóle, masakra, mordo. W ogóle, czemu w ogóle mu to proponowali? Przecież... on nie pasuje kompletnie do tej roli. No właśnie. Tutaj naprawdę dobrze, że wzięli... Mortensena, no. Cage to byłby tak rozjebał tą rolę. Znaczy rolę, w ogóle cały film przez to by padł. By zniszczył tą franczyzę, człowieku. W sensie... jego twarzą. Tak. Musi powstać jakaś przeróbka, taki wiesz, taki deepfake. Aragorn to Cage. Tak. To oddamy może od razu. No oddaj. 10,000? 10,000 expa. Okay. Tam mogłeś może dostać, nie wiem, jakąś, jakiegoś shotguna? Szymczoka? No... No chyba tak, tylko że ja mam tych shotgunów już 4. A, więc nie wiem, który to mógłby być. Chyba ten ready scatter gun cały. Ale nie, ja to sprzedam. Dobra, mordo. Gdzie my się udajemy teraz? Do Candlerax Kragu. Tak. Dobra. Tylko zmienię zadanie zaraz. Dobra. Bo na razie nie chcę się wdawać w walkę z Terrafinem. Dobra. Chłopca. Tak. Dobra. A, i to jest już obok, jakoś. Dobra. A skoro ten Aragorn miał być grany przez Nicolasa Cage'a pierwotnie, mm-hmm. to nie jest to, na przykład taki Legolas to też miał jakąś awangardową propozycję wcześniej? Mordo, pewny nie jestem. Chyba Gandalfa miał początkowo, ale szybko z tego zrezygnowano, grać Liam Neeson. Liam Neeson? Tak. Znaczy, no on jest, no... No, dużo młodszy od tego. No więc właśnie, musiałaby tam niezła charakteryzacja polecieć. No, więc... Okej. Ale tak to chyba większość tak oryginalnie, pierwotnie. No dobrze. Aha, są skaliony. Au! No. Wow. Find the trail. Dobrze. No to, a już leci kolejny. Oczywista. Ależ oczywiście. Kolejny skin. Au. Dobra. Nie. Nie obronisz się? Nie. Mi się wydaje, że to trochę innym miejscu pewnie będzie. Tak? Na tym cyplu takim na górze może być. No to chodźmy tam. Ach, ta wieżyczka robi robotę. Nie został nikt. Już zaraz pewnie się pojawi ktoś. No, jak zwykle zresztą, kurczę. No dobra, no jesteśmy na tym klifie. On tak chyba średnio by powiedział tutaj. No tak średnio, kurczę, Anders. Co my mamy także... robić? Dobra, to wróćmy się, bo tutaj widzę inne wyjście w ogóle z tej niecki całej. No, niezłe bronie nawet.
A, bo tam żeś kolejną wielką skrzynię w Hyperiona dał, znalazł. No, no. Ora. No, ale no. Chociaż to w sumie może być w tamtej lokacji tak naprawdę, tylko się nie przypatrzyliśmy, nie wiem. Znaczy, tu jest taki mały przesmyk, jak widzę, taki wąwóz, mały kanion. I teraz... nie, pal w ogóle. Andre, możesz minutnika nastawiać. Akurat coś wyczuł. No. Proszę bardzo. No jestem w tym wąwozie, ale nic tu ciekawego jeszcze nie znalazłem. Dobra, a trail no to jest ślad po prostu, nie? Ślad. Alright, let's go hunting, my partner. Jesteśmy partnerami strategicznymi. No, znaczy nie, bo ostatnio znowu trochę się naoglądałem filmików z Red Dead Redemption. Tam do siebie cowboy mówią partner. Aha, no dobra. Znalazłem skrzynię dużo. O, no to git. To git, ale tylko że... Jakoś nie mogę zauważyć tego śladu. Teraz wrócę się jeszcze. Jestem chyba ślepy jakiś. Byście to zauważyli z 10 razy już. A na mnie powiecie. No, kurze, to wygląda jak ślad, ale to nie jest ślad. Nie jest ten ślad. Trail, a co to może? No. No ślad. No ślad, no. A, dobra, po kolei musi być. Discover. Aha. W sensie, nacisnąłem na to samo co ty, tylko trochę dalej, jakby takie pierwsze. Aha, no dobrze. Track a beast. Okej. Okay. No to chyba w prawo. No tam później prawo, odbija. No. Skręca. Ale sobie wyjebałem. A tym fajek melonem. Kinda, no. Wolno te pociski lecą, meh. Od wieczora do dnia. Lecą bomby, lecą. Na błękitnym niebie. To jakieś stare piosenki mi tu śpiewasz, Anders. No, strasznie stare, powiedział. Takie, jeszcze chyba przedwojenne. Chociaż nie, wojenne, przepraszam. To wojenne. Ja z wojennych znam tylko This is what you came for. To jest wojenne? A nie! Może... kurwa, ta, no, Bogu chyba... Rodzica, no. To wojna była wtedy. To samo. Okej. Okay. No to de facto też. No, wiecie, że to śpiewali przed bitwą pod Grunwaldem. No. I no, więc jest wojenne też, oczywiście. Au! To jest jakiś czas. Zobaczmy. No, nie za bardzo. Disease, Skellion. Baby, you're my disease. Boom. Nice. No dobra, no idziemy cały czas naprzód. Tylko jeszcze nie znaleźliśmy. No, tu jeszcze można sobie pójść tam, o, jeszcze jest, tutaj jest widzę to... szynunia. A no. Proszę was. No i tak, że są. To tam bierę. Dobra, wszystko. Lepszej jak z tej złotej skrzyni jeszcze długo nie dostaniemy. No nie. A tym naprawdę obawiam się, że byśmy musieli odpalić ten mod. Ten inny tryb. No! W ogóle mieć coś lepszego niż. You fellas meet the missus? Czekaj, tu się opłaca iść.
No w sumie tak, bo tam dalej szliśmy, dobra, i jeszcze... Tam już jest granica tego wszystkiego, nasz ten, tego... Tak, tak, wiem, wiem, tylko tu widziałem jeszcze tego Claptrapa, posąg. Aha. Okej. No i takie to. No chyba trzeba po tych schodach w takim razie. Chyba tak. Ale polowańsko. Takie tropienie, myślistwo. No. Musownictwo. Najlepsze myślistwo, oczywiście poza takimi symulatorami, to właśnie w Red Dead Redemption 2. No, tamto jest szeroko rozwinięte z tego, co widziałem. No, na przykład widziałeś, jak tam skuruje na przykład główny bohater takiego niedźwiedzia? Człowieku. No, chyba nie, ale... Znaczy, robi to... graficznie, na pewno jest bardzo graficznie. No, robi to wrażenie. Ja wiem, że tam jest głód, tam jest w ogóle mróz, tam jest... Nie wiem, kilkanaście czynników naraz. Na przykład jak w kurtce będziesz na takiej pustyni, to ci będzie za ciepło. Aha. Wiesz, znaczy to nie jest tak, to nie jest tak, że możesz zamarznąć albo umrzeć z głodu. Ale to jest tak, że te wszystkie czynniki, o których powiedziałeś, sprowadzają się na jakby skuteczność... Efektywność odnawiania się zdrowotności i tak dalej. No to logicznie, logicznie wszystko. O, jest i bestia! That's it, bitch! Ej, to takie więcej payday. No! Rock się nazywa fajnie. Rock! No, świetna walka, nie doliczyłem się chyba 10 sekund. Zbyt wiele inkarnacji ma nasz Rocket. Tu możesz sobie zdiskaperować znaka. To zaraz. Odkryć tutaj. O! Chyba nawet... Ja to kiedyś podnosiłem tak naprawdę. Ale które? Tą rakietnicę, tak mi się zdaje. A, no... Mogło się bronie powtarzać chyba. Ja nie wiem, ile było tych możliwości generowania. 87 bazylionów, ale to trochę oszukańcze takie. Bazylion. No właśnie też nie wiem, ile to jest bazylion. Ja nie słyszałem w ogóle o takiej jednostce. To możliwe, że po prostu nas tutaj w bambuku robią. No i tak naprawdę jest 87 tysięcy czy coś. Poczekaj, aż zobaczę, bo mam tu telefon. O, no sprawdź, mordo. W ogóle jeszcze chyba 3 minuty na minusniku. Właśnie bazylion. Zresetowałem. Aha. Bazylion, zapytaj beczkę Wiki. Aha, to chyba nie to. Raczej nie. Tutaj nie ma. Ile zer ma bazylion? Czyli zobaczymy na wykopie. Nie, tu nic nie ma. To jest myślona jednostka. O, god damn it! Myślę, że chodziło o miliony jakieś. Cóż. Co za śmietniki. Mordo, ja w ogóle podniosłem główkę, która należy do Assassino, więc ci ją teraz tutaj rzucam. Zacnie, zacnie. Łe. Tutaj. Już, tylko idę. Idę. I teraz mamy czasówkę. O, oh, god damn it. Dobra. Dobra, idę. No idę. Teraz i to jest... To też będziemy musieli zaiwaniać przez całą mapę? Nie, nie jest aż tak źle. Aha, i tam na dół. Dobra. No więc to DLC takie o! Znaczy takie... Takie no... Po prostu, żeby zabić nudę. Zatem zastanawiamy się też, czy nie to kupić. Tych płatnych, w sensie dodatków, na przykład Fight for Sanctuary. No i tak naprawdę to jest jedyne chyba, bo to jest jedyne fabularne takie. Reszta to tam jakieś lokacje dodaje z jakimiś arenami, coś takiego. Aha. Tylko ten, odkryliśmy, że tak naprawdę ten dodatek, ta walka w Sanctuarium kosztuje dwa razy więcej niż cała ta gra. No, taki trochę przyps.
Taka, i to wersja rozszerzona tej gry, żeby nie było. No właśnie. Więc, no. Więc nie wiem, co oni grają, ale tak być nie może. No, trzeba jakąś dobrą przecenę ogarnąć. W przyszłości. Albo po prostu, wiesz, co najwyżej walić i... pre-sequel. No, tylko też trzeba ogarnąć... Pre-sequel pewnie podobnie kosztuje jak dwójka. Tu chyba nas nie było. No. Patrzę tylko tutaj, co jest, coś jest ciekawego. Tego nie da się odkryć. Aha. W ogóle ten soundtrack przypomina mi pewną piosenkę Madonny, mianowicie Frozen. To nie kojarzy. No właśnie, ona też jest taka bardzo mroczna, więc tak tylko mówię. Ja tych, co nie lecą w Radiu Z, to nie kojarzę. Okej. Okay. Mogłeś się spotkać z tą piosenką na YT, może. Ty, no może, to... morda. To ciapasz to? No ciapam. Aha, i teraz mam to zniszczyć. Okej. Okay. Feromony. Aha. No masz jakąś silną tarczę, ale już jej nie ma. O, Jay, bo ja tam granaty porzucałem jeszcze. To tak. Było kolejne szybkie zadanie. Tak. Okej. Okay. No jak spłatka, słuchaj. No jak spłatka, jak spłatka. Mamy tu coś jeszcze? No mamy tego Serafina. Serafim? Można spróbować, co najwyżej jak dostaniemy w pierdol, to się wytnie. Dobrze. Znaczy wiem, jest jeszcze ogółem to jedno zadanie z tymi rzadkimi, no... z tymi rzadkimi okazami. A no tylko tak, tam... Ono gdzie jest? Lokację. No ono jest na całej tej mapie, w sensie... Aha. W całym dodatku tak naprawdę, no. Trzeba by kminić co gdzie jak. No tak. Dobrze, dobrze. Ła, to nie wiem, pewnie, słuchajcie, zatrzymamy się przed tym bossem. Sprawdzimy na necie, już na zaś, jak się z nim walczy. Nie dlatego, bo się boimy, tylko po prostu z natury te bossy mają tak durne taktyki, że za pierwszym razem nie idzie się domyśleć, o co chodzi. Oj nie, oj nie. No to tam ogarniemy już po prostu off-stream. No. I mówię, jak dostaniemy w pierdol, to przechodzimy tam do czegoś innego. Jak nie, to będzie fajne. To nie. No, także co? Także zaraz wracamy, nie? Tak jest, oczywiście tak jest, ZW. Au. Moi drodzy państwo, no spróbujemy, jak nie, się wytnie. Anu, to podchodzimy tu elegancko i walimy go z mele. Dobra. To co, gotów? Tak jest. No i mamy chipem dwa tu. I na tym chipie mówisz? Się skupiasz? No ten chip jakby chyba... Ale spróbujmy tutaj dorwać tego Vratidusa. Bo na razie nie ma tarcz w ogóle. No tak. Tej. Na razie jakoś sobie się nie oberwał aż tak. No ja też jakoś tak ten. O te przyjmy dwa tu ma sporo jak widzę. A i owszem. Okej. Okay. Chyba więcej niż jak ten. No niż ten. Oj, teraz transferuję tarczę, no. Jak wiemy. No to on już padł, ten chief. Już? Teraz jakieś savage, savagy. Morderery. Piosenkarz. Ała! Teraz jak zaczął atakować nagle. Dobra, czaje. Ja muszę się... Ała! No widziałem to, jakaś obszarówka. No. Właśnie to chyba jest ten efekt cały. Kurde, bo tamten do ciebie polazł. Żebym ja tylko wieżyczkę puścił, mordo. O, udało mi się jakoś. Ała!
What the fuck? No takie rzeczy odpierdala. Jak nagle ten, nagle się stał jakiś ultra. No, no, no. W tondo i wal. A nu. On ma takie jakby coś jak ten Cuperis tylko. No, 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 no. Też no, no. Miał takie nowe ataki. Ty oh. Pizdo. Ej, muszę jakoś obkrążyć. No biegnij też. Tam... Nie, dobra, bo tu nie ma żadnego... Kurde, jak ty odetchnął, ej. Ej, no już lecę, jestem. Dobra, może da radę. Okej, okay, dzięki. Ała! Aczkolwiek... Ja padłem. Było ryzykowne. Aha, teraz obaj się. No to teraz już nie wstaniemy. Okej. Okay. Moi drodzy państwo, dzień dobry, powróciliśmy, no niestety ten Serafim okazał się jak zwykle spierdolony do imentu, więc zrobimy go, nie wiem, jak będziemy przy takim 50 czy coś ten, coś w tym stylu. No i ten, jeszcze mamy sobie, porobimy sobie to kiedyś off screen, ten I like my monsters roar, Agatę jajo wytarga. I ten... I moi jest drodzy. Japońska mowa. Kiła mu jaja harata. No i moi drodzy państwo, to tyle w tym odcineczku. Może był taki trochę krótszy, jeżeli tak, to przepraszam. Ale chyba najkrótszy nie był na świecie. Więc no. No i na czacie w komentarzach F dla Justina Macrediego, proszę bardzo. F. A któryś tu leży od tygodni wielu już naprawdę, chyba od ponad miesiąca. No i wiedzą państwo. No dobrze, to moi drodzy państwo, gadali do was Master215 oraz Andrzej Ziejek. Pozdrawiamy wszystkich i lecimy jutro, czy też jeszcze dzisiaj z nowym dodatkiem. Au, dlatego trzymajcie się, do zobaczenia na kanale Andriuszy. Yo! No, na razie.